prezentacje podróżnicze, jak mamy muzykowanie. No, nazwa nawiązuje do jam session, czyli improwizacji muzycznych. Natomiast jak przyjechałem na pierwszej edycji, jak to otworzyliśmy, słyszę, ktoś rozmawia przez telefon. Ja myślałem, że to były żarty, bo on tam mówi, odbiera telefon, no, jam w lesie. Myślałem, że to taka gra słowna. Okazało się, że nie, że bardzo wiele osób myślało, że to jest jam w lesie. Bo to się jest w lesie. No, bo jest się w lesie, to prawda. Później zacząłem kłaść nacisk, że tu chodzi o jamowanie i to jest ten punkt wyjściowy, a ostatnio przeczytałem na Pieśniarzach zapowiedź, że zagra Bartek Zobek, wystąpi Bartek Zobek, dyrektor festiwalu Jama w lesie. Także jest to nowa interpretacja. To jest jama, wtedy do sklepu po piwo półtorej godziny. I teraz będzie piosenka wolna od fikcji. Nie, to jest góra, nie dziura. Właśnie góra.